Witam w najnowszym odcinku Gieksa News. W dzisiejszym programie skupimy się na przygotowaniach pierwszego zespołu do meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Jak pewnie wszyscy pamiętamy, pierwszy mecz z tym rywalem nie wyszedł Gieksie tak, jakby sobie tego życzyła. Dlatego do Sosnowca pojedzie głodna rewanżu. Gieksa na zakończenie piłkarskiego roku 2015 zmierzy się z odwiecznym rywalem Zamiedzy, Zagłębiem Sosnowiec. W rozgrywkach ligowych katowiczanie wrócą na Ludowy po 24 latach. Obie ekipy zmierzyły się już w sierpniu przy Bukowej. Wtedy górą byli sosnowiczanie. Piłkarze trójkolorowej drużyny chcą za wszelką cenę zrewanżować się rywalom i w dobrych nastrojach przezimować przerwę w rozgrywkach. Zagrać zupełnie inaczej niż ten pierwszy mecz, czyli bardziej agresywnie i zrobić tak, żeby zrobić 3 punkty, nieważne jak zagramy, ważne żebyśmy wyszarpali te punkty. Spotkanie będzie niezwykle istotne nie tylko ze względu na prestiż w regionie. Trójkolorowi, aby realnie myśleć o walce o awans na wiosnę, muszą przywieźć punkty z Sosnowca. Ewentualna niedzielna wygrana pozwoli im dogonić ścisłą czołówkę, a nawet uplasować się na wysokim 3. miejscu. No na pewno możemy się zrównać z Zagłębiem punktami, fakt, że oni mają jeszcze jeden mecz mniej zaległy gdzieś tam, ale no głównie chodzi o to, żeby zdobyć 3 punkty w perspektywie gdzieś tej tabeli i jaka będzie wiosna w naszym wykonaniu. Po przysiu trenera Jerzego Brzęczka GKS przeszedł metamorfozę. W 8 meczach pod wodzą nowego szkoleniowca trójkolorowi przegrali tylko raz. Drużyna liczy również na udany występ w Sosnowcu i na to, że wicemistrz olimpijski z Barcelony poprowadzi ją do sukcesu na zakończenie rozgrywek w tym roku. My będziemy mieli swój plan na ten mecz i żeby go zrealizować i na pewno trener nam nakreśli jakieś zadania i myślę, że będzie wszystko dobrze, jeśli te zadania będziemy wypełniać. Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice. Niedziela, 29 listopada, godzina 12:45. W naszym studiu witam bramkarza GKS-u Katowice, Mateusza Kuchtę. Witaj, Mateusz. Witam serdecznie. Ostatnio masz świetną serię meczy bez wpuszczonego gola, co spowodowało, że zawodnicy nadali Ci kilka ciekawych przezwisk. Czy jest jakieś, które przypadło Ci specjalnie do gusta? Znaczy, są to na pewno bardzo miłe rzeczy, bo te przezwiska oznaczają, że dobrze była wykonana praca, ale na pewno jest to mobilizacja do dalszej pracy, bo jeszcze robota przed nami do wykonania. Najważniejszy teraz mecz, można powiedzieć, w tej rundzie z Sosnowcem. Na pewno jeszcze mamy ciężką pracę do wykonania i przezwiska cieszą, ale na pewno nie będę nimi żył, bo tak jak powiedziałem, jeszcze jeden mecz przed nami. Będziesz walczył o inne. A teraz tak na poważnie, powiedz mi, czy to, że nie puszczasz tych bramek, że zachowujesz to czyste konto, to jakoś wpływa na Ciebie, dodatkowo Cię mobilizuje, czy buduje Twoją pewność siebie? Oczywiście, one na pewno, te czyste konta zawsze u bramkarza dodają pewności siebie i mobilizują do dalszej pracy, że po meczu na pewno łatwiej wychodzi się na trening, bo wychodzi się z uśmiechem i z przekonaniem, że gdzieś ta praca była dobrze wykonana, ale jednak nie można tracić zdrowego rozsądku i trzeba cały czas pamiętać, że to, co jest przed nami, a nie to, co było za nami. Powiedz mi teraz, no czeka Was ostatni mecz w tym sezonie, mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Co musicie zrobić, żeby nie powtórzyć tego scenariusza z pierwszego meczu tutaj przy Bukowej, no, żeby po prostu no, nie przegrać tego meczu? Znaczy, to będzie na pewno taki sam mecz jak każdy inny, tak samo do niego podejdziemy. Oczywiście bardzo ważny mecz dla klubu, dla nas, dla kibiców, ale jednak nie możemy przesadnie się zmobilizować na ten mecz, bo to na pewno wtedy najczęściej działa to w drugą stronę i gdzieś ten stres usztywnia nogi i zresztą pierwszy mecz z Sosnowcem też no, to był pokazał podobny problem, bo gdzieś tam przede wszystkim początek był zły w naszym wykonaniu. Na pewno nie będziemy chcieli popełnić teraz tego błędu i dlatego mamy świadomość, jaki to jest mecz, jakiej rangi, ale podejdziemy do niego, przynajmniej będziemy się starać, jak do każdego innego spotkania. No ale powiedz mi, wśród kibiców panuje opinia, że jest to najważniejszy mecz tej rundy. Tamtej rundy meczem najważniejszym też było Zagłębie Sosnowiec. Czy Ty zgodzisz się z tą opinią? Zawsze to jest to, że jak są derby, no to jest gdzieś najważniejszy mecz. Ale mówię, no my nie możemy tracić jakiejś głowy dla tego spotkania. Na pewno nogi nie będziemy odkładać i na pewno jest to bardzo ważne spotkanie. Także patrząc na tabelę, bo gdzieś tam zbliżamy się i mamy małą stratę do Zagłębia. Właściwie wygrana z Zagłębiem pozwoli nam doskoczyć do Zagłębia. Oczywiście mają zaległy mecz, ale w tym momencie udało się to zbliżyć. Ale na pewno, tak jak powiedziałem, będziemy starać się z chłodną głową podejść do tego spotkania. Dzięki wielkie za rozmowę. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku Gieksa News. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.